Państwo szanowni, dzień dobry. Szanowny pan Tony Khan uraczył nas informacją odnośnie najbliższego pay-per-view, czyli oczywiście Final Battle. 20 grudnia, czyli dokładnie za 4 tygodnie. Co prawda kilka dni temu to zostało ogłoszone, no i sprzedaż biletów już ruszyła. Ale obawiam się, że czas jest krótki i z tą sprzedażą może być... różnie. No chyba, że Chris Jericho będzie kuźwa takim magnesem na kupowanie biletów, że... Ale na razie mamy 4 tygodnie do pay-per-view i żadnej walki oficjalnie zabukowanej. No może to dzisiaj nastąpi, to zobaczymy. Zaraz to sobie sprawdzimy. A dzisiaj czeka nas m.in. ROH TV title match, jak również i będziemy mieć też gości z New Japan Pro Wrestling. I zaczynamy Państwo szanowni od jednego z takich gości. NJPW Strong Openweight Champion Gabe Kidd zawitał ponownie do ringu ROH, aby zmierzyć się z Angelico. Przypomnę, że Gabe'a Kidda widzieliśmy miesiąc temu w starciu z Antonim Henrym i to wtedy szanowny pan Antoni doznał urazu w postaci zerwanego bicepsu. Od konkretu się zaczęło. Gabe Kidd nie uścisnął rywalowi dłoni przed walką, tylko spoliczkował go i to porządnie. Gabe szedł dalej z chopami, kopniakami i tak dalej. Angelico odpowiadał lariatami i swymi zwinnymi kopniakami, ale generalnie to reprezentant z New Japan był o ten jeden stopień do przodu. Pod koniec Gabe Kidd wymierzył Brainbuster, nie dał sobie wykonać Crucifix Driver i następnie, gdy sam wykonał pile driver po dwakroć, bez problemu odliczył oponenta do 3. Se trochę przyjobował tutaj Angelico. 4 minuty raptem i nie za wiele pokazał. No, Anthony Henry wtedy w październiku wytrwał 2 razy dłużej i tam więcej miał do powiedzenia. No, najprościej mówiąc, pokaz potęgi pana NJPW Strong Openweight Championa. Mówię o Anthony Henrym, no to teraz Państwo szanowni przejdziemy do jego kuzynka i jego tag team partnera. JD Drake i Beef mierzyli się w starciu tag teamowym z Shane'em Taylorem i Lee Moriarty. Beef chciał pojedynkować się z Shane'em, bo ten plunął mu w rękę zamiast uścisnąć ją. Z początku nie bardzo Beef sobie radził, chociaż zaskoczył rywala dropkickiem. Co więcej, potem to Lee Moriarty był tym, który się znalazł w głębokiej defensywie. Ekipa STP więc skorzystała z nieczystego zagrania, by odwrócić sytuację i teraz to JD Drake trafił do obrony. Beef wkroczył do gry w ramach hot tagu, skutecznie atakował punchami jednego i drugiego rywala, a nawet zdecydował się ugryźć Lee Moriarty'ego w głowę. No wszystko szło dobrze, ale JD Drake nie trafił z moonsaultem z narożnika i jako, że Beef był poza ringiem załatwiony przez Taylora, za chwilę JD Drake dostał od Shane'a jego firmowy KO punch, Uranagi i Splash, 1, 2 i 3. Shane i Lee Moriarty odnoszą zwycięstwo. Natomiast po walce cała ekipa STP, czyli wraz z The Infantry, atakowała Beefa i JD Drake'a i wtedy na pomoc przybyli reprezentanci The Undisputed Kingdom, czyli Matt Taven i Mike Bennett. Pomoc zapewne, no chyba z racji tego, że jest to story pomiędzy Mattem Tavenem i ROH Pure Championem Lee Moriartym. No i Państwo szanowni, co trzeba powiedzieć, ekipa Beefa kończy swoją zwycięską passę. To znaczy Beef ponosił już porażki, ale teraz pierwszy raz, odkąd jest to story z kuzynem. Następna rzecz, Państwo szanowni, to promo ze strony The Righteous. Dutch zwracał się bezpośrednio do Dustina Rhodesa, mówiąc mu opowieść o tym, jak Dusty podszedł do niego, czyli do Dutcha, i mówiąc, że zawsze w niego wierzył, dlatego wręczył mu ten znany już nam krowi dzwon. Dutch dostał polecenie, aby Dusty jako ojciec był z niego dumny i to też teraz czyni. A to, co my czynimy teraz my, to przejście do kolejnego pojedynku. Kevin Knight kontra Serpentico. Szanowny pan Kevin również jest wrestlerem występującym w New Japan. Jest to obecny IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champion wraz z Kushidą. I w Ring of Honor to jest jego debiut.
No, panowie dopasowani do siebie, bo jeden i drugi lubił sobie poskakać. U jednego i u drugiego zobaczyliśmy zwinne akcje typu Hurricane Rana czy Jumping Flatliner. Przewaga Serpentico zatrzymana przez Kevina za pomocą Clotheslinów, dalej Back Body Drop i Spinebuster. Serpentico nie dał się odliczyć po Frog Splashu, sam się popisał Double Stomp na plecy, ale potem Kevin po prostu przeskoczył nad rywalem, następnie Superkick i Dropkick i dzięki Yakuza Kick Kevin bez problemu mógł wykonać Springboard Clothesline i mamy pinfall, Kevin Knight wygrywa. Prawie 5 minut, jak na pierwszy raz moim zdaniem całkiem nieźle. No, jakby Kevin Knight na przykład się pokazał na Final Battle, to ja nie mówię nie. W każdym razie można też powiedzieć, że Serpentico więcej miał do powiedzenia niż Angelico w swojej walce. No i ogółem pojedynek... Myślę, że był ok, jak na tygodniówkę. Tomohiro Ishii kontra Mike Bennett. Przypomnę, że na ostatnim pay-per-view, czyli na Death Before Dishonor, panowie spotkali się w pojedynku o pasy tag teamowe ROH, no i wówczas drużyna Mike'a była górą. W poprzedniej walce stawiano na zwinność, a tutaj rządziła siła. Panowie wymierzyli sobie naprzemiennie gdzieś tak, no, po 50 chopów. Obaj mieli oczywiście czerwone klatki piersiowe, ale rzecz jasna kontynuowali natarcie. Mike'owi udało się zdobyć przewagę dzięki superkickowi i podchodził wtedy lekceważąco do rywala. Ishii złapał drugi oddech i sam przystąpił do ofensywy, między innymi powerslam. Starcie siłowe szło dalej, Ishii zablokował próbę spiru u Mike'a, ale przed superkickiem już się nie uchronił i przez to za drugim razem już ten spir wyszedł. Panowie się spotkali w górnym narożniku, skąd Ishii wymierzył vertical superplex, potem lariat, ale to za mało na pinfall. Atak za atak, między innymi z piccoli driver od Bennetta, ale Tomohiro nie daje sobie wykonać pile drivera, no i za chwilę szanowny pan Ishii sam wykonuje brainbuster, raz, dwa, trzy, Tomohiro Ishii wygrywa. Rezultat jest oczywisty, bo w najbliższą środę na AEW Dynamite Ishii będzie się mierzył z Chrisem Jericho o pas ROH, ale chciałbym zwrócić uwagę, że tutaj to było dobre takie te niemalże 7 minut pojedynku. No można by powiedzieć, że tam momentami za muła, ale generalnie takie mocno siłowe, gdzie obaj dali z siebie sporą dawkę i ja to doceniam. Tradycyjnie pojedynek z przeszłości został wrzucony do odcinka. Tym razem Final Battle 2008 i starcie The Briscoes kontra Katsuhiko Nakajima oraz Kensuke Sasaki. A takie są oceny tego pojedynku na Cage Match. Kontynuując teraźniejszość, mamy teraz pana, który ma w swej przeszłości występów trochę w Ring of Honor i zdarzyło się mu nawet raz zdobyć pasy tag teamowe ROH. Reprezentant Los Ingobernables de Japón, Shingo Takagi, mierzył się z reprezentantem Premier Athletes Ariao Daivarim. Początek zdecydowanie dla Shingo, który robił z oponentem co tylko chciał. W związku z tym przy odbiciu od lin Mark Sterling zaczepił nogę Shingo i ta dekoncentracja oczywiście sprawiła, że to Daivari teraz dyktował warunki. Trochę ciosów, trochę obijania w poduszkę w narożniku, ale w końcu Japończyk przystąpił do kontrataku, wykonując m.in. back senton oraz suplex. Sterling jeszcze raz próbował ingerować, pozwoliło to Daivariemu na hammerlock DDT, ale tylko nearfall. Takagi uwolnił się z objęć rywala, zaskoczył go poprzez DDT, a potem chociaż to Daivari wykonał frog splash z narożnika, to nie dość, że Japończyk nie dał się odliczyć, to jeszcze sam wykonał cios z główki i parokrotnie lariat, a następstwem tego był jego finisher zwany Last of the Dragon. A jest to, jak kto woli, Pump Handle Half Nelson Driver. Shingo Takagi oczywiście odnosi zwycięstwo. I tutaj mieliśmy prawie 8 minut starcia takiego... No powiedzmy, że jak na tygodniówkę to może być. No znowu się powtórzę, że momentami mi się to ciągnęło, ale w ogólnym rozrachunku, szczególnie tam już pod koniec, było na tyle okej, że mogę powiedzieć, że okej. Może niech będzie. O, parę tam spoko akcji się znalazło.
A teraz Państwo Szanowni, Proving Ground Match Afina kontra Leyla Gray. Przypomnę, zgodnie z zasadami, jeśli Leyla Gray wygra albo tylko wytrwa w ringu 10 minut, to wtedy zyska title shota na pas Afiny. Afina no, lekceważąco podchodziła do rywalki, gładząc ją po włosach i robiąc samolocik, w ten sposób przedrzeźniając team Top Flight, w którym Leyla Gray występuje. Walczymy na poważnie i Leyli poprzez dropkick udało się wywalić Afinę z ringu. Poza ringiem to Leyla załapała się na dropkick i jeszcze została zapoznana ze schodkami przy ringu. Potem w ringu Afina dominuje, Leyla po uniknięciu szarży wrogu kontratakuje, tam m.in. high knee wrogu oraz bulldog. Afina odpowiada handspring punchem wrogu, potem obie panie się znalazły w narożniku, gdzie szanowna pani Gray wymierza sunset flip powerbomb. Leyla następnie złapała na swe barki oponentkę, ale wtedy Afina dłonią trafiła ją w oko. To pozwoliło Afinie na założenie triangle choke i za chwilę Leyla Gray ostatecznie się poddała. Tydzień temu, Państwo Szanowni, śmiech przez łzy, w jakiś sposób Leyla Gray dostała szansę na walkę z Afiną, no ale dzisiaj to trzeba powiedzieć, że to nie był taki squash, jak ja myślałem, że będzie. Tutaj to było trochę ponad 7,5 minuty, czyli no 2 minuty z hakiem zabrakło Leyli Gray, żeby zyskać tego title shota. Coś tam mogła od siebie pokazać, no i najprościej mówiąc, no i dobrze. No bo myślę, że wystarczająco sporo widywaliśmy kompletnych dominacji ze strony Afiny. Tak więc w sumie łapka w górę. A oto walka wieczoru, pas ROH TV Championship na szali. Brian Cage kontra AR Fox. I dwukrotnie spotykali się oni przeciwko sobie, kiedy pasy ROH Six-Man Tag Team Champions były na szali i dwukrotnie to Brian Cage wtedy wychodził z tego górą. No, dość szybko panowie się przenieśli poza ring. Tam AR Fox się popisał moonsaultem z krawędzi ringu, a za chwilę to przebił, wykonując flip dive z górnego narożnika. Jeszcze i w ringu pan Liz wykonał swanton bomb, ale za mało na pinfall. Pan mistrz zaczął dochodzić do głosu, wykonując suplex. Potem Cage obijał rywala o narożniki, trochę go podduszał, ale AR Fox jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Atak za atak. Atakiem, dropkick po stronie pretendenta, a po zwinnym uniknięciu clothesline'u jeszcze dorzucił jumping enzigiri i jumping DDT z Brianem Cage'em będącym wówczas między linami. Blue Thunder Pump Handle Bomb wykonuje Cage, żeby zatrzymać zapędy rywala, ale i AR Fox ma czym zaskoczyć, mianowicie Code Red. Fox też zaskoczył tym, że zdołał podnieść na barki Briana Cage'a, no, który przecież do najlżejszych no, raczej nie należy. Więc mamy Spicoli Driver, mamy 450 Splash, ale wciąż jednak tylko Nearfall. AR Fox więc usadził Cage'a w narożniku i chciał wymierzyć DDT, lecz wówczas Brian go odepchnął. No i wtedy to Brian wykonał DDT, dorzucił do tego aż 3 powerbomby i tutaj co prawda tylko Nearfall, lecz później Brian dokłada Tornado Lariat, Brainbuster i wreszcie udaje mu się uzyskać pinfall. Brian Cage skutecznie broni tytułu mistrzowskiego. Jak trzeba chwalić, to chwalimy. Troszeczkę, jak widzicie, mówiłem o tym main evencie, no bo to był, w mojej opinii, piękny main event. Walka wieczoru wyglądała naprawdę zacnie i mogę śmiało polecić zapoznać się z tym pojedynkiem. Dość nieźle wyglądał ten epizod, moim zdaniem. 1,5 godziny, ale odejmijmy od tego tą walkę z przeszłości, która potrwała tam kilkanaście minut. No to w sumie 7 walk. Tak akurat. Dzisiaj gościliśmy wrestlerów z New Japan i ogółem to jest fajna sprawa, takie no, urozmaicenia dla fanów, a dla zawodników to jest możliwość, żeby nabrać doświadczenia z innymi zawodnikami. No i wszystko fajnie, tylko jedna sprawa. Było zbyt gościnnie. Gabe Kidd, Kevin Knight i Shingo Takagi. Wszyscy oni zwyciężyli. Wszystkim się podkładamy. I od razu mówię, że przypomina mi to współpracę ROH i New Japan sprzed 10 lat, gdzie też był ten problem, że
Strasznie 4-H podkładano się wrestlerom z New Japan w ringu. No potem w późniejszych latach bywało już z tym tam troszeczkę lepiej, ale wracając do teraźniejszości, jak już mamy gości, państwo szanowni, to sami też kuźwa miejmy coś z tego. No zwłaszcza, że wiemy już, że Final Battle będzie, no to kuźwa trochę też podpromujmy naszych. Tak mi się wydaje. Ale jeszcze raz, ogółem epizod na plus, main event na bardzo duży plus, no i niechaj też ten weekend dla Was też będzie na duży plus. Oglądajcie Ring of Honor!